Tego 1 sierpnia o jakiejś drugiej po południu mama powiedziała, żebym poszedł po chleb do kuzynki na Staszicę. Poszedłem i kiedy wracałem, pamiętam, że ludzi było bardzo dużo, było już zamieszanie i mówili: na Ogrodowej zabili dwóch Niemców! A nie było jeszcze 5, czyli godziny W. Mieliśmy ze Staszkiem iść na Chłodną 24 do Ireny, mojej koleżanki z tajnego uniwersytetu. Więc weszliśmy do Ireny, rozmawiamy, nagle strzelanina. Potem jakby broń grubsza, słychać działa, w ogóle różne rodzaje. Aż krzyk: Bro! Powstanie! Od razu powiedzieliśmy sobie, tak jak i wszyscy w Warszawie. 22 lipca Warszawa miała wspaniały wygląd. Była pełna obdartych Niemców, żołnierzy niemieckich idących piechotą albo jadących na wózkach zaprzężonych w konie, cofająca się pobita armia niemiecka. 22, 23, 24 staliśmy na ulicach i cieszyliśmy się. Pogrom Niemców. Niemcy zostali pobite. I my, żołnierze Armii Krajowej, czekamy tylko na rozkaz. Dlaczego nie ma rozkazu? Już natychmiast wystąpienia z bronią, bo przecież jesteśmy już przygotowani. Mija 24, mija 25, stale rozkazu nie ma, stale Niemcy uciekają. Raptem 26 przez most Poniatowskiego przyjeżdża nowa brygada duża, Hermann Göring, dywizja niemiecka. Przyjechała na pomoc i przekroczyła most Poniatowskiego na Pragę. Oj, to coś niedobrze. 26 dowiadujemy się, że gubernator niemiecki wrócił i wracają już władze niemieckie. Czyli Niemcy się opanowali, nie ma już ucieczki. I 27 tu wszędzie, między innymi na krakowskim przedmieście, tuż koło kościoła, były duże megafony i słyszymy rozkaz gubernatora Fischera. Jutro o godzinie 8 100 tysięcy warszawiaków od 16 do 60 roku życia ma się zgłosić na takich punktach: Plac Inwalidów na Żoliborze, Plac Wilsona i tak dalej, do kopania fortyfikacji. Jeśli się nie zgłoszą, będzie odpowiednia kara. Pali się Chłodna 39! Kto do gaszenia? Wylatujemy. To akurat naprzeciwko. Cały dom się pali. Chyba 3-piętrowy. Wody nie ma. No, jest, ale z pompki. Trzeba z kubełkami przez dziurę w murze. Kobiety latają, pomagają. Upał, płomienie. Na trzecim piętrze z którychś drzwi dym, ale zamknięty. Galimy, nic. Bijemy się kierami i wpadamy. Ściana się pali, goła ściana. Kara była tylko jedna, była kara śmierci. Muszę powiedzieć, że ja nigdy nie zapomnę, jak ja widziałem po raz pierwszy egzekucję na ulicy, nawet tutaj bardzo niedaleko od tego kościoła. Podjechały dwa duże samochody, wyskoczyło 16 żandarmów, całą ludność przechodniów, wszyscy raus, raus na jedną stronę, wypuścili 6 skazańców, oni stanęli, z drugiej strony stanęli ci Niemcy z karabinami i tych 6 skazanych w ostatniej chwili przed strzałem jednym głosem zawołało: niech żyje Polska! Ale to był ostatni raz. Potem rozstrzeliwano już, zalepiano usta, żeby Polacy nie mogli krzyknąć. A więc 28
myśmy byli już skazani, 100 tysięcy warszawiaków było skazanych na karę śmierci. I w związku z tym kierownictwo Armii Krajowej, generał Monter, wydaje rozkaz. Godzina 10, no ja akurat byłem, jak to się mówi, zasypany zupełnie, byłem już nielegalny. Mieszkałem w mieszkaniu, w którym był skład broni na Żoliborzu. I godzina 10, przychodzi łączniczka. Nawiasem mówiąc, Żydówka, bo to też jest prawda, że w ramach Armii Krajowej w czasie powstania była duża grupa Żydów ukrywających się. A więc powiedzmy to bzdurstwa, które kiedyś przeczytaliśmy w Armii Krajowej, że my, powstańcy, w czasie powstania mordowaliśmy Żydów, jest oczywiście strasznym kłamstwem. Ona przychodzi i mówi, godzina 8, mobilizacja. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem drogą gniew. Powiśle wola im bokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty krom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Poległym chwała wolność żywym, niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. W miejscu zbiórki o godzinie 8 cała broń ma być na ulicy Marszałkowskiej, róg Sienkiewicza, na pierwszym piętrze. Tam będzie czekał ktoś, to wam pokaże to miejsce. Mam dwóch kolegów, wynajmujemy dorożkę, ładujemy pistolety maszynowe do walizek i wieziemy całą broń. Jest godzina 8, już jest cała kompania, 60 ludzi. My, no tak się szczęśliwie składało, że ja byłem w oddziale dywersyjnym, myśmy byli dobrze uzbrojeni i czekamy na godzinę W. Liczymy, że ta godzina W to będzie 4-5 rano, bo taka jest zasada dywersji, że rozpoczyna się rano. Mija 4, 5, 6, 7, o 8 znowu przychodzi łączniczka i mówi, godzina W tymczasem odwołana, wracycie do domu, ale broń chowacie na miejscu zbiórki. No i wracamy. Wracamy, okazuje się, teraz wiemy, że to była decyzja generała Bora, bo okazało się, że jeszcze nie za dużo Niemców wróciło i jeszcze nam to nie groziło, bo nie było jeszcze ani pełnej żandarmerii, ani gestapa, a wiadomo było, że Armia Czerwona jeszcze jest kilkanaście kilometrów od Warszawy, więc czekamy. Ale czekamy i w każdej chwili, każdego dnia myślimy, dobrze, a co będzie jutro rano? Czy czasami Niemcy na tyle się już wzmocnili, że otoczą kolejno każdą dzielnicę, będą wyciągać mężczyzn i od razu rozstrzeliwać te 100 tysięcy. Nie grają nam szurmy bojowe i werble do szturmu nie marczą. Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Niech płynie piosenka z barykad, wśród bloków, zaułków, ogrodów. Z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę przez cały Bokotów. Ten
pierwszy marsz ma dziwną moc, tak w piersiach gra, aż braknę tlu. Czy słońca żar, czy chłodna noc prowadzi nas pod ogniem słów. Pierwszy marsz to właśnie zew, niech brzmi trwa przy huku działu. Batalion gdzieś rozpoczął szturm, spłynęła psa i pierwszy strzał. 27, 28, 29, cały czas słychać kanonadę z drugiej strony i Warszawa jest zarzucona ulotkami i stale przez radio z Moskwa w języku polskim i na ulotkach cały czas są wezwania. Armia Czerwona i Armia Polska generała Berlinga jest tuż koło Warszawy. Warszawiacy, natychmiast wystąpcie do broni. 31 już mamy informację, powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie, które wzywa wszystkich warszawiaków do broni. My jesteśmy, za chwilę będziemy na Pradze, a więc rozpocznijcie walkę w centrum, żeby Niemcy nie mogli uciec z Warszawy. Cały czas olbrzymia propaganda, prawda? No i okazuje się, że istotnie czołgi jakieś tam się pokazały na przedmieściu Pragi. I w ten czas sytuacja jest taka, my stale grozi nam to, że jeśli nie wywołamy powstania, to te 100 tysięcy będzie zamordowanych. A w tej chwili widzimy, że już dochodzi do zdobycia Pragi, a więc jeśli wywołamy powstanie, no to natychmiast Warszawa będzie wolna. Atak za szturmem, szturm za natarciem! Gdyby tylko przysłano pomoc. Gdyby tylko było wiadomo, że nam alianci nadeszlą wsparcie, nim wystrzelimy pocisk ostatni. Głód bohaterom kiszki skręca, sennieją oczy, słabną ręce, słania się ściele. Żer armatni. Las krzyży rośnie wokoło strzelnic. Wróg nasze matki pędzi na czołgi. Za Wisłą milczy swołocz znad Wołgi. Przywarły działa czerwonych sotni i coraz więcej spalonych dzielnic i coraz czarniej, coraz śmiertelniej, coraz samotniej. Powstanie to jest tragedia grecka. Gdyby powstania nie wybuchło, to Warszawa jako miasto forteca przede wszystkim by wymordowano nas 100 tysięcy mężczyzn, a ludność by została ewakuowana w straszny sposób, tak jak to było w Mińsku Litewskim. Mińsk Litewski też został ogłoszony fortecą i w Mińsku Litewskim w czasie ewakuacji zginęło 42% ludności, a miasto zostało zniszczone w 92%. A więc to była grecka tragedia i gadanie o tym, prawda, że to był nonsens, to była konieczność. Tak niestety ułożyła się sytuacja. A nasi sojusznicy nas, tak samo jak w 1939 roku, nas zdradzili. Zdradzili dlatego, że byli całkowicie ogarnięci przez agentów radzieckich. I na tym polega właśnie siła, polega Związku Radzieckiego i w tej chwili także Rosji, bo ci agenci, oni przecież jeszcze albo nie umarli, albo wyszkolili nowych. Cały świat jest pełen i tak właśnie w tej chwili widzimy, jak działa w tej chwili Unia Europejska, jak działa NATO,
w obliczu olbrzymiego zagrożenia, którym jest w tej chwili Rosja i Putin, który powiedział, że jego celem to jest Euroazja od Lizbony do Władywostoku. I dlatego to są tak mocne argumenty, że tym wszystkim, którzy szkalują nasze powstanie, szkalują tę decyzję, trzeba to odpowiedzieć, bo powstanie warszawskie było w historii ludzkości największym buntem miasta. Dlaczego można powiedzieć, że miasta? Dlatego, że 100% miasta odmówiło kopania rowów. A więc nie tylko członkowie Armii Krajowej, ale wszyscy mężczyźni odpowiedzieli nie, my nie będziemy pomagać. A więc to był wspaniały efekt jakiejś jedności, walki o wolność. I tak chyba trzeba mieć świadomość, że możemy być samej idei powstania dumni. Wiara się bije, wiara śpiewa, szkopy się złoszczą, krew ich zalewa, różnych sposobów się im mają, co chwila szafę nam podstawiają. Hej! Czuwaj wiarą, jeden rzecz słuch, męż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarą i wydężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Lecz na nic szafa i granaty, za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila. Teraz zdobycie dwóch budynków na podwórku. No jeden budynek oblaliśmy smołą i podpaliliśmy. Niemcy uciekli do głównego budynku i tam się bronili do godziny 10. A potem okazało się, że ogień słabnie, bo skończyła się im amunicja. A nie mieli kontaktu z uniwersytetem, dlatego że z Pałacu Staszica cały czas był ogień. No i w momencie, kiedy ten ogień niemiecki już osłabł, to w ten czas był rozkaz atak. Wybiegliśmy, no, udało się tam, mieliśmy nieduże straty przy tam dwóch kolegów, tylko zostało rannych w tym momencie przebiegania, prawda, przez to podwórko. Na pierwsze piętro Niemcy, ci, którzy tam byli przy karabinach maszynowych, prawda, to od razu zaczęli uciekać, prawda. No, część zginęła, część usiłowała wyskoczyć przez okno na Krakowskie Przedmieście i zginęła od ognia karabinu maszynowego. I w ten sposób zdobyliśmy bardzo ważny punkt strategiczny. Zajęliśmy oczywiście cały kościół, wieżę, również budynek w dalszym ciągu Pałac Staszica, budynek główny. No i tak utrzymaliśmy do 3-4 września. No i w ten czas nastąpił bardzo silny atak z uniwersytetu. Przede wszystkim czołgi podjechały, waliły cały czas Pałac Staszica. 3 razy się palił, 3 razyśmy go gasili. Potem była już taka masa, było tych dziur, był rozbity zupełnie. No i wreszcie upadł kościół. Trzeba było się wycofać, bo upadło po Wiśle. I myśmy jeszcze się wycofali z Pałacu Staszica i jeszcze utrzymaliśmy 24 godziny teren między ulicą Kopernika a Nowym Światem. Tam był w ten czas bazar. No, dla mnie to jest pamiętne, bo w ten czas cały czas my się ustrzeliwali, no i tam właśnie ustrzelono mi kawałek ucha, prawda. Udało mi się, miałem, dzięki Panu Bogu, prawda, centymetr dalej to bym nie żył, prawda, więc to było wielkie szczęście. Odtąd miałem opinię, że mnie się nic nie stanie. I tak wyglądała nasza walka.
Potem było tak niesłychanie silny, także myśmy się wycofali już na obecny plan powstańców, na teren poczty głównej dawniejszej. No i Niemcy na Świętokrzyście po stronie parzystej byli Niemcy, po stronie nieparzystej byliśmy my. I przewaga ogniowa była tak silna, żeśmy się ratowali tylko paleniem tych domów. To była straszna historia, bo to były antykwariaty, to były księgarnie. Pamiętam, żeśmy zaczęli od palenia książek. No, w ten sposób udało nam się przez 24 utrzymać godziny. Potem w nocy przez obecny plan powstańców udało się nam przejść, ale w czasie tego przejścia straciliśmy początkowo straciliśmy 3 kolegów, a przy przejściu na Placu Powstania 2. Czy to możliwe? Choć pękły struny, nasz słuch stłumiony pianisty wie, że z fortepianu ucho jak strumny wciąż brzmi polonez fis-mol Chopina. Polska będzie żyć! Polska żyje! No i wreszcie ta końcówka, dotarliśmy na drugą stronę i tam na drugiej stronie placu utrzymaliśmy już ten teren do końca powstania. Tak wyglądała historia tego terenu i tak wyglądała epopeja powstania. A więc nieprawdą jest, że to była jakaś nonsensowna decyzja. To była typowa grecka tragedia. I znalazł się jeden wspaniały historyk, profesor Aleksander Geisztur, nieżyjący, prezes Polskiej Akademii, kierownik Wydziału Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, który jeden jedyny szczegółowo opisał tę sytuację i napisał ją, zatytułował ją Tragedia Grecka. Bo w greckich tragediach zawsze tak jest, że każde wyjście kończy się nieszczęściem. I taka była sytuacja. A więc powinniśmy czcić również i naszych dowódców. Nie ma powodu na to, żeby rzucać kalumnie na decyzję o powstaniu, a to, że powstanie było największym buntem całego społeczeństwa, bo 100% ludności Warszawy odmówiło wykonania wojennego rozkazu budowania fortyfikacji. To była jedna, jedyna odmowa w czasie całej okupacji w całej Europie. Nigdy się nie zdarzyło, żeby ludność jakiegoś miasta jednogłośnie powiedziała nie. I za to chwała tym wszystkim mieszkańcom Warszawy. Dziękuję. U Bogu swoich chłopców walczą tu dziewczęta i nawet dzieci walczą i krew radośnie płynie. O, tu serce Polski, tu mówi Warszawa, niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji. Nam ducha starczy dla nas i starczy go dla was. Oklasków też nie trzeba, żądamy amunicji. Halo, tu serce Polski, tu mówi Warszawa. Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji. Nam ducha starczy dla nas i starczy go dla was. Oklasków też nie trzeba, żądamy amunicji. Oklasków też nie trzeba, żądamy amunicji.